Pogody, pogody i jeszcze raz pogody wołają nie tylko miłośnicy astronomii. Tegoroczne lato nas nie rozpieszcza, ale nawet z chmur i deszczu da się wyciągnąć coś miłego dla oka. Na przykład wieczorną tęczę. Celowo mówię wieczorną, a nie popołudniową, bo prawdziwą rzadkością jest to, co miałem sposobność oglądać w tym sezonie już dwukrotnie, a do tej pory widziałem tylko raz w życiu. Mowa o sytuacji, kiedy słońce niemal dotyka linii horyzontu, a po przeciwnej stronie dosłownie na kilka minut rozpala się wyraźna tęcza. Ma ona największą możliwą rozpiętość, tak, że tylko obiektyw typu rybie oko jest w stanie ogarnąć ją na raz. Ze względu na mocno osłabione światło zachodzącego słońca, taka tęcza wydaje się nieco cieńsza od zwyczajnej, a także trudniej wyodrębnić z niej poszczególne kolory. Jednak widok jest wyjątkowy. Ukazanie się wieczornej tęczy zwykle zwiastuje poprawę pogody, więc bądźmy dobrej myśli, bo mamy co oglądać na sierpniowym niebie. Przede wszystkim zaćmienie księżyca. Wieczorem 7 sierpnia uważnie obserwujmy wschód naszego satelity. Parę minut przed 20:30 księżycowa tarcza ukazuje się niziutko nad południowo-wschodnim horyzontem, jakby ciut nadgryziona od dołu. To efekt cienia Ziemi kładącego się na Księżycu. Choć jest to tylko zaćmienie częściowe, to warto poszukać miejsca z płaskim widnokręgiem, by zarówno podziwiać, jak i fotografować zjawisko. Najlepszy czas wypada między 20:30 a 21:00, kiedy jest na tyle jasno, aby jednocześnie uchwycić piękno krajobrazu i nie prześwietlić Księżyca. Taki właśnie efekt uzyskałem w pewien sierpniowy wieczór wiele lat temu. Tym razem Księżyc powinien wyglądać mniej więcej tak. A jak będzie w rzeczywistości? Musimy sprawdzić na własne oczy, bo nie ma dwóch identycznych zaćmień Księżyca, a intensywność i barwa cienia Ziemi zależy od przejrzystości naszej atmosfery. Śpieszmy się, kwadrans po 21:00 praktycznie będzie już po zaćmieniu. Przypominam, wieczorem 7 sierpnia. Entuzjastów sierpniowych nocy spadających gwiazd muszę nieco rozczarować. Maksimum tegorocznych perseidów wypada bowiem w świetle księżyca krótko po pełni. Nocą z 12 na 13 sierpnia srebrny glob wschodzi przed 23:00. Oznacza to, że na meteory najlepiej zapolować godzinę wcześniej, kiedy niebo dostatecznie ściemnieje, albo liczyć na bolidy, których blask potrafi dorównać księżycowi. Tak czy inaczej, przy pogodnym niebie z pewnością zdarzy się niejedna okazja do spełnienia życzeń. W drugiej połowie miesiąca srebrny glob ucieka na poranne niebo, gdzie odbywa szereg interesujących spotkań. 16 sierpnia o świcie widzimy księżyc w złączeniu z Aldebaranem, najjaśniejszą gwiazdą byka. Następnego ranka księżycowy rogalik odnajdziemy nad Orionem. Tak, tak, heliakalny wschód króla zimy jest zapowiedzią nieuchronnego końca wakacji. Zanim to jednak nastąpi, przeżyjemy jeszcze piękne złączenie Księżyca z Wenus i parą bliźniąt rankiem 19 sierpnia. A kto chciałby zapolować na cieniutki sierp, ten ma szansę 20 sierpnia, po 4:00 nad ranem. Popatrzmy przez lornetkę, a być może uda nam się dostrzec gwiezdny żłóbek, czyli gromadę M44, tuż obok Księżyca z lewej strony. Pod koniec miesiąca Księżyc wraca na wieczorne niebo, gdzie spotyka Jowisza 25 sierpnia i Saturna 30. Koniunkcja z Saturnem będzie w zasadzie powtórzeniem złączenia z 2 sierpnia. Obu obiektom towarzyszy silnie migoczący na czerwonawo Antares, najjaśniejsza gwiazda Skorpiona. Od 15 do 25 sierpnia wreszcie otwiera się okno do obserwacji Drogi Mlecznej. Wielu naszych widzów już nie może się doczekać widoku świetlistego pasa tnącego wieczorny nieboskłon z południowego zachodu na północny wschód. Pamiętajmy, że nasza galaktyka jest na tyle ulotna, że dostrzec ją można jedynie z dala od silnych świateł. Kiedy przyzwyczajimy wzrok do ciemności, przekonamy się, że Droga Mleczna wygląda jak poskręcany warkocz. Jaśniejsze obszary, na które składają się miliardy gwiazd, wystarczy rzut oka przez lornetkę, poprzecinane są ciemnymi strugami pyłu kosmicznego biegnącego mniej więcej wzdłuż galaktycznego równika. Musimy mieć świadomość, że latem widzimy naszą galaktykę tak, jakby ktoś postawił ją na sztorc względem horyzontu i na dodatek obrócił krawędzią do nas. W
istocie Droga Mleczna jest galaktyką spiralną, zaś Słońce z Ziemią i innymi planetami naszego Układu znajduje się na peryferiach jednego z jej ramion. Takich wysp Wszechświata jest mnóstwo na niebie i w zależności od ich usytuowania względem ziemskiego obserwatora, z wielkiej odległości widzimy je przez teleskopy w postaci albo okazałych wirów, albo czegoś na kształt igły lub cygara. Z kolei Drogę Mleczną oglądamy z bliska, więc przecina ona całe niebo. Właśnie zaczyna się najlepszy czas do jej śledzenia. Jak widać, okazji do sfotografowania, narysowania lub opisania najciekawszego waszym zdaniem obiektu lub zjawiska na wakacyjnym niebie nie brakuje. Na zdjęcia, rysunki lub relacje czekam do końca sierpnia pod tym adresem. Nagrody też czekają. Rozstrzygnięcie we wrześniu. A tymczasem życzę pogody, pogody i jeszcze raz pogody. Piotr Majewski.